Z nami Giannis Makar. Po remisie na gali w Rudzie Śląskiej. Giannis, na pewno jest pewien niedosyt, bo nie wygrałeś tej walki, ale walczyłeś też na ringu przeciwnika. Osiągnąć taki rezultat na pewno nie jest łatwo. Powiedz, jak oceniasz tą walkę i gdzie popełniłeś błąd? Byłeś dosyć bliski zwycięstwa chyba, prawda? No tak, po walce co ja mogę gadać, to po tych kondycjach, jakich ja mam teraz, to może być, to jest nie najchudszy rezultat, ale tak na pewno na wszystkich czterech rundach powinien pracować troszeczkę w drugim tempie. Z każdym rundy, w każdej rundzie dobawiać i na pewno wszystkie budzie. No tak, może być po tych kondycjach, które jest, to może być tak. Czułeś jego ciosy? Czy rzeczywiście uderza mocno, czy nie sprawdził ci kłopotu właśnie siłą, czy raczej taką agresją, wpadaniem, co było szczególnie trudne w tej walce? No wszystkie ciosy baczył, to jany były mocne, ale niedokładne. To dla mnie nie było takiej dużej ciężkości, jak ujść od nich. No tak, to na pewno on też nie ma tych kondycji najlepszych, jakie on ma dobrzy bokserzy, ale w tym wypadku jest remis. Giannis, jakie plany na przyszłość? Wiemy, że jesteś związany z grupą pana Darka Starskiego. Powiedz, czy zobaczymy cię na ringu w tym roku jeszcze? Będziesz gdzieś wyjeżdżał z panem Darkiem, czy w przyszłym roku już wiesz coś o swojej sytuacji? Tak, to Darek Snarski jest moim promotorem i ja tak думam, to w przyszłym roku my będziemy razem z nim pracować, iść do nowych pobied i wszystkie robić, co potrzebne nam. Powiedz, który z bokserów, których spotkałeś, czy widziałeś w akcji na ringach międzynarodowych czy europejskich, bo boksowałeś już w kilku krajach, prawda? Powiedz, który zawodnik taki z Europy zrobił na tobie największe wrażenie, który się wybija boksersko, tak patrząc z perspektywy boksera? To tak nie wiem dokładnie. Ja walczę w Olsztynie z Suchęcki? Słoński, tak. To jest Maciek, to jest piękny bokserzy, to wszyscy baczy. I ja tak mam, думаю, że w następnym roku może być wyjście na drugi poziom i będzie dobrze boksować za Polskę. Tak, a wszyscy jest w takim klasie w jednym, to jest takich gwiazd nie walczył, ale to jest ten Darek. Tak, to Darek, tak, to jest dobrze bokserzem. Giannis, dzięki serdeczne. Życzymy dalszego kontynuowania udanej współpracy z grupą Boxing Production pana Dariusza Snarskiego i do zobaczenia na kolejnych galach. Dziękuję też.